Dawniej zawody typowo techniczne były domeną mężczyzn. Aktualnie ten trend się zmienia, bo coraz więcej kobiet kształci się w kierunkach do niedawna uznawanych za typowo męskie. Kobiety coraz częściej widywane są na budowach, hutach czy w pracowniach informatycznych, łamiąc przy tym stereotypy. Widzimy to na co dzień, począwszy od polityki i zakończywszy na różnych działach gospodarki narodowej, widzimy coraz szerszy udział pań w kształtowaniu naszego społeczeństwa. Nie tylko wśród kobiet zauważalny jest trend świadomego wyboru zawodu. Młodzi ludzie coraz częściej myślą o swojej przyszłości i wiedzą, że nauka kierunków technicznych to gwarancja pracy. Nauka w technikum bardziej się opłaca, ponieważ oprócz matury mamy także zawód. W wojsku, z tego co słyszałem, logistycy są bardzo potrzebni i to było zawsze moim takim małym marzeniem pójść do wojska. Chciałabym mieć zawód. To jest ważne. Bo po technikum, po 4 latach ma się zawód. Przyszli informatycy, logistycy i mechatronicy zrobili już kolejny krok w ścieżce swojego rozwoju zawodowego. 12 września składając ślubowanie oficjalnie stali się uczniami Ostrowieckiego THM-u. Każde ślubowanie to ważne wydarzenie w życiu szkoły. Jest to wielkie święto w obecności grona pedagogicznego, w obecności rodziców, zaproszonych gości i państwa, a także z mediów. Staramy się ich wprowadzić w życie szkoły. Od tego momentu będą solą tej szkoły. Ślubowaniu towarzyszyły emocje. To jest na pewno wielkie przeżycie. Ja po prostu musiałam się powstrzymać przed wzruszeniem, bo po prostu myślałam, że się popłaczę ze wzruszenia. Uroczystość ślubowania w zespole szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim miała bardzo podniosły charakter. Po wprowadzaniu sztandaru uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Następnie młodzież złożyła przysięgę, stając się pełnoprawnymi uczniami THM-u.